Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Dziekan, Panie Europośle, Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej konferencji, dzisiejszego sympozjum. Pani Profesor, Pani Dziekan powitała Państwa w wyjątkowym miejscu, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, które znajduje się prawie że w Chęcinach. Myślę, że Pan Europoseł prowadził wszystkich chyba już klimat sytuacji polskiego rolnictwa. Ja natomiast jako gospodarz gminy i miasta Chęciny, Królewskiego Miasta, zresztą chcę wszystkich Państwa serdecznie powitać. Bardzo się cieszę, że jest to jedna z bardzo wielu konferencji, które odbywają się w tym miejscu, w Chęcinach, w Europejskim Centrum, w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, ten obiekt nie tak dawno powstał, Pani Profesor kilka słów o nim wspomniała, ale bardzo się cieszę, że mogłem też przyłożyć rękę i przekazać działkę, na której ten obiekt powstał, ale chcę Państwu powiedzieć, Państwo reprezentujecie różne środowiska naukowe, różne uczelnie w Polsce, przedsiębiorców i również instytucje związane z rolnictwem, ale chcę Państwu powiedzieć, że znajdujecie się Państwo w gminie, mieście, która specjalizuje się w turystyce. To nie tylko ten powszechnie podziwiany zamek, który góruje nad miastem, który zresztą został niedawno odrestaurowany, ale to również inne obiekty dziedzictwa kulturowego rozproszone po całej gminie, jak również walory przyrodniczo-kulturowe, które tutaj występują, powodują, że ta gmina i to miasto w ostatnim czasie jest odwiedzana przez setki tysięcy turystów. Proszę Państwa, tematyka, którą dzisiaj poruszacie, zrównoważony, inteligentny rozwój rolnictwa z podkreśleniem tematyki wody, jest mi o tyle znany, że do niedawna byłem pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego i zajmowałem się w przeszłości hydrogeologią. Wiem, że są tu prelegenci, którzy na ten temat będą mówić. To jest dość istotny temat w życiu nie tylko polskiego rolnictwa, ale również samorządu. Z tym tematem borykamy się, zważywszy na pogarszającą się często jakość wody w różnych miejscowościach, w różnych aglomeracjach, więc temat, który jest żywo dyskutowany i problem poruszany przez środowiska samorządowe. Oczywiście polityka związana z budową kanalizacji, usuwanie dzikich ognisk, wysypisk śmieci i tak dalej, wszystko co wpływa na jakość wody jest tematem dość istotnym i szeroko dyskutowanym. Nie ukrywam, że kiedyś w przeszłości zajmowałem się również przygotowaniem map hydrogeologicznych, więc myślę, że te tematy, które dzisiaj tutaj widziałem, które będą przedmiotem dyskusji i prelekcji, są mi o tyle bliskie, że kiedyś zawodowo tym się zajmowałem. Proszę Państwa, cóż, życzę Państwu przede wszystkim miłych obrad. Dzisiaj z Panią Dziekan przed chwilą rozmawialiśmy i tak patrzyliśmy w okno i wszyscy Państwo, jak tu przyjechali, pewnie Państwa aura i okolica zauroczyła, bo w tym samym czasie odbywają się tu inne konferencje, gdzie służby mundurowe i tak jest niemalże codziennie. Bardzo się cieszę, że takie małe miasteczko, 5-tysięczne, ma tu niemalże codziennie konferencje, sympozja z różnych obszarów nauki. Bardzo się cieszę, że przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego kiedyś podjęli tak mądrą decyzję, że takie centrum właśnie funkcjonuje u nas. Miło mi słyszeć to, co powiedział Pan Europoseł Siekierski, że wiele osób nie tylko w województwie, ale i w kraju ma sentyment do tego miejsca. Pan doktor Siekierski wspomniał o filmie Jerzego Hoffmana, panu Wodyjowskim, ale myślę, że tych filmów w Chęcinach było tutaj bardzo wiele nakręcanych i pewnie wielu z Państwa, wielu obecnych na sali miało przyjemność kiedyś kadry z Chęcinami oglądać. Proszę Państwa, tak to jest na konferencjach wielu, że oprócz teorii, oprócz tematów, które są omawiane, zawsze prelegenci chcą się dotlenić, chcą wyjść, łyknąć trochę świeżego powietrza, więc dzisiejsza aura myślę, że na to pozwala. Ja Państwa zachęcam, aby Państwo nie tylko wokół tutaj tego centrum spacerowali, ale aby Państwo spacery nieco dłuższe odbyli do centrum miasta, na zamek i okolice zwiedzili. Jest co zwiedzać, jest co oglądać.
I cóż, zachęcam Państwa do dłuższego pobytu tu na ziemi chęcińskiej. Bardzo się cieszę, powiem Państwu, zdradzę, że 2 dni temu w Chęcinach został centrum ustawiony, symbol królewskiego miasta, król Władysław Łokietek, który spowodował, że pierwszy sejm i parlamentaryzm zaczął się właśnie w Chęcinach w 1331 roku. I to jest też taki nowy produkt turystyczny, który można zobaczyć i można oglądać. Proszę Państwa, jeszcze jeden wątek chcę Państwu poruszyć, związany z gospodarką wodną. Państwo pewnie tego nie wiecie, albo może niektórzy ze świata nauki zetknęli się z hasłem Morze Chęcińskie. Otóż w okresie międzywojennym rząd postanowił, że na ziemi chęcińskiej, nieopodal stąd, dolinie meandrującej rzeki Nidy, miał powstać bardzo, bardzo duży zbiornik retencyjny, który miał zasilać miasto Kielce, wodę pitną, jak również niedoszłą na szczęście fabrykę tlenku glinu na zwiększonej wodzie na rzece Nida. To był projekt rządowy, który został wpisany do koncepcji przestrzennego zagospodarowania również kraju oraz miejscowych planów. Na szczęście nigdy do powstania tej fabryki nie doszło i ten temat trwał blisko 70 lat. Potężny obszar ziemi chęcińskiej był zablokowany, bo miała być to inwestycja rządowa i w 2004 roku profesor Szczepański, Andrzej Szczepański, profesor AGH, opracował bardzo szeroką ekspertyzę na temat, poruszając różne aspekty powstania tego zbiornika. Nie chcę o tym szeroko mówić, ale to jest taki temat, myślę, że na pracę niejedną naukową, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo, że setki hektarów ziemi w tej gminie i ościennych gminach był zablokowany pod budowę tak potężnego zbiornika. On miał też pełnić funkcję rekreacyjną. Raz to miał zasilać miasto Kielce wodę pitną. Dzisiaj miasto Kielce jest zasilane i myślę, że ujęcia w Zagdańsku, w Białogonie są na tyle wydajne, że w zupełności to wystarcza. Natomiast taka była idea i ten zbiornik, no powiem szczerze, gdyby, no może i nie pieniądze, bo miał kosztować potężne kwoty, ten zbiornik by powstał i dzisiaj być może Państwo by rekreacyjnie również mieli pobyt nad tym zbiornikiem. Szanowni Państwo, meandrująca rzeka, o której wspomniałem, Biała i Czarna Nida, one tutaj mają, że tak powiem, spływ w niedalekiej odległości. No jest również tematem dość istotnym dla rolnictwa, które tutaj funkcjonuje, strefy zalewowe, które tam występują. Zresztą no, dochodzi często do podtopień w tych strefach Białej i Czarnej Nidy. Szanowni Państwo, nie chcę za długo Państwu tu mówić o Chęcinach, bo macie prelegentów merytorycznych, którzy myślę, że szczegółowo i ciekawie będą opowiadać na temat wody w kontekście polskiego rolnictwa. Dlatego też życzę jeszcze raz miłych wrażeń w Chęcinach, miłego pobytu, żywych dyskusji. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję.